bardzo ważna rzecz, bardzo ważna recenzja takiego piwa. Stwierdziłem, że muszę nagrać o tym film. Piwo nazywa się Wujek Sam, 70 IBU, to jest ciekawe. Magnum Cinco Cascade Citra, 15.1 BLG, alkohol 6%. Pilsweiser i przyjaciele. No niestety nie jest to zbyt... No jest tandetne, no. Wujek z Ameryki przyjechał, sypnął zielonymi szyszkami. Beer Revolution needs you. Ja się spodziewałem, że to piwo, znając poprzednie produkty, dotychczasowe produkty browaru Grybów, spodziewałem się, że to będzie budżetowa wersja American IPA. Zastanawiałem się, jaka będzie cena, obstawiałem około 5 zł, może troszkę więcej. Nawet łudziłem się, że być może będzie to pierwsza IPA poniżej 5 zł. Natomiast jak już zaszedłem do sklepu, no to oczy mi wyszły z orbit. Jedno z najdroższych IPA w Polsce. Atak Chmielu tańszy. Rolling Jack tańszy. Dr. Brew tańszy. Ciechan Grand Prix tańszy. O Jankę się nawet nie wspomnę. 7,40. Jedynym polskim American IPA, które było droższe od tego piwa, było Vasco Romano. Także no, naprawdę jakby rok temu, jakby mi ktoś powiedział, że kupię piwo z Grybowa za 7,40, to bym chyba wylał na niego pilsa eksporta, bo no po prostu nie do pomyślenia. Natomiast kupiłem to. Jestem pełen obaw, co mnie czeka i co w tej butelce znajdę. Dlatego stwierdziłem, że nagram film, żebyście nie wpadli na taką minę, jeżeli to się okaże syfem. Nie nastawiam się negatywnie oczywiście, ale no niestety. Sami się wystawiają na mocną konkurencję, bo jeżeli by dali cenę za piątkę 5,50, zawsze można by powiedzieć, że w tej cenie jest okej, nie? W tej cenie no może być, nie jest najlepsze, ale w tej cenie jest super. Natomiast jeśli to jest cena z górnej półki, bo no trudno znaleźć w sklepie droższe polskie IPA, no to niestety będą się mierzyć z poważną konkurencją. Nalejmy. Zobaczcie, co się dzieje. Co się dzieje? I w ogóle nie ma piany. Piwo się nalewa praktycznie jakby było wygazowane. Tak mniej więcej tak się zachowuje piwo domowe po fermentacji cichej, kiedy ono jeszcze nie jest nasycone tak jak powinno być, a jedynie ma takie śladowe wysycenie, musowanie. Piana jest taka dziurawa, taka wodnista, z wielkimi, wielkimi bąblami. Także no piwo wygląda jakby było zupełnie niedogazowane. Co do koloru jest ok. Ja wolę co prawda jaśniejsze IPA, natomiast tu jest spoko. Jest taka herbacianna barwa, troszkę miedziana, ładnie klarowna. W zasadzie nie można się do niczego przyczepić. Zobaczmy, co jest w aromacie. No od razu na pierwszym planie możemy wyczuć diacetyl, czyli taki aromat maślany, karmelowy, no powiedzmy karmelowo-maślany. Są też amerykańskie chmiele, tak jak być powinny, tylko one niestety nie są one dominujące w aromacie. Są one wymieszane z tym aromatem diacetylu, także nie jest to zbyt przyjemne. Na pewno nie jest to prawidłowy aromat, taki jak powinien być w piwie American India Pale Ale. Zobaczmy smak. Karmelowość z diacetylem. Daje to taki efekt cukierków karmelkowych Werther's Original, czyli karmelki o smaku maślanym. Typowe połączenie słodów karmelowych, z dużej ilości słodów karmelowych z diacetylem. Oprócz tego jest chmielowość. Profil taki w zasadzie mieszany, trochę owocowy, trochę żywiczny. Bez wątpienia jednak są to amerykańskie chmiele, to od razu czuć. Goryczka jest niestety nieprzyjemna. Taka cierpka, dość ściągająca, zalegająca.
nie zostawia po sobie przyjemnego wrażenia. Co ciekawe, nie czuję przynajmniej żelazistości w tym piwie. A z tego słynie browar Grybów, że zawsze te ich piwa mają sporą nutę taką żelazistą. Natomiast no, naprawdę ciężko jest powiedzieć o tym piwie cokolwiek dobrego. Wysycenie rzeczywiście jest niskie. Mi to osobiście nie przeszkadza, poza fatalnym wyglądem piany. Ja lubię nisko wysycone ale, natomiast jest zdecydowanie za niskie. Trudno mi powiedzieć cokolwiek dobrego na temat tego piwa. Chyba jedyną rzeczą dobrą w tym jest to, że Grybów postanowił coś zmienić, coś zrobić, pójść naprzód, wyjść z tego swojego, z tej swojej marketowej specjalizacji, strzepania tylko i wyłącznie takich siurowatych, szmacianych lagerów. To jest chyba jedyny pozytyw, no. No nic, zobaczymy. Może to będzie wypadek przy pracy. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Natomiast no, przy kolejnych warkach raczej już będę śledził opinie innych. Sam już nie zaryzykuję. To na razie mi wystarczy. Przy następnej okazji już niestety kupię inne piwo. Z innego browaru. Bo naprawdę szkoda. Szkoda tracić czas na takie rzeczy. True American IPA. To w ogóle nie ma gazu. Jednak stworzyłem.